W rolach głównych. Film z serii Stellina, odcinek 144. Reżyseria. Myślałeś o mnie, kiedy z nią byłeś? Posłuchaj. Nie, Gianluca. Przestań się bawić moim życiem. Tatusiu, pobaw się ze mną. Dobrze. Jaki śliczny. Nie ma jej. Jak to? Byłem u niej w pokoju. Nie ma nikogo. Pewnie poszła do Marii Rosy. Zanieść jej kotka. Ktoś jej dał kotka? Tak. Milena. Właśnie go przyniosła. W takim razie musi być na tarasie. Chyba tak. My się martwimy o twoje zdrowie, a ty sobie spacerujesz. Jak się czujesz? Dziękuję. Dobrze. Jestem jeszcze osłabiona. Siadaj. Opowiadaj. Co się stało? Już po wszystkim. Ale co się stało? To tylko emocje. Moja córeczka przyszła do mnie wczoraj. Podeszła do łóżka. Chciała się mną opiekować. Zasnęła przy mnie i wyzdrowiałam. Wyobrażam sobie, jak się czujesz. Nikt nie byłby szczęśliwy. W mojej sytuacji czuję tylko gniew, ból i zazdrość. Tak. To normalne. Musisz wiedzieć, że Gianluca bardzo cierpi z twojego powodu. Wczoraj wieczorem, kiedy był z Mirellą, czuł się nieswojo. Chciał wrócić do domu. Ciągle myślał o tobie. On cię kocha. Bardzo. Ale jest z Mirellą. Całuje ją, obejmuje. To ona wygrała. To prawda, ale wiesz przecież dlaczego. On myśli, że Mirella jest umierająca, robi to z litości. Dzięki temu dostała to, czego chciała. Gdybyś wiedziała, że go stracisz, powiedziałabyś mu prawdę? Kim jesteś? Jeśli miałoby to zaszkodzić, to nie. Straciłabyś go na zawsze. Lekarze mówią, że on mógłby zwariować. Wtedy straciłabym go na pewno. I to w straszny sposób. Nie mogę myśleć, że on mógłby cierpieć zamknięty w szpitalu. Umarłabym z rozpaczy. Soffrendo in modo spaventoso.
Nie mogę tak ryzykować. Nie odważyłabym się. To możliwe. Ale jest jeszcze inna możliwość. Że ty powiesz mu prawdę, a jemu nic się nie stanie. Wtedy mogłabyś odzyskać męża i dziecko. Nikt, kto kocha tak, jak ja kocham Gianluca, nie odważyłby się ponieść takiego ryzyka. Wolę się poświęcić. Już wiele wycierpiałam. Teraz wolę milczeć. Będę prosić Boga, żebym nigdy nie straciła Gianluca. Preferisco tacere. E pregare Dio che non arrivi mai il momento in cui debba perdere Gianluca per sempre. Dlaczego mówisz, że to katastrofa? Co się stało? Ta głupia dziewczyna zepsuła mi cały wieczór. Co takiego zrobiła? Kiedy mieliśmy wychodzić, Gianluca poszedł coś powiedzieć Teresie. Nie wiem, po co tam poszedł. I co dalej? Teresa mu powiedziała, że Stellina jest chora. Rozumiesz? Wszystko zepsuła. Zdaje się, że Stellina używa tej samej broni. Ona jest na to za głupia. Chociaż rzeczywiście... Dzisiaj była bardzo radosna. Jak zareagował Gianluca? A jak myślisz? Źle. Nie chciał nigdzie iść. Udało mi się go w końcu przekonać, ale potem wydawał się nieobecny. Cały wieczór o czymś myślał. Chciał wracać do domu. Przekonałam go, żebyśmy zostali. Nie było to łatwe. Teraz rozumiem. Tak bardzo czekałaś na ten wieczór. Wszystko zepsuła. Ale zapłaci mi za to. Masz. Nie chcę, żeby Gianluca widział, że palę. Co za niespodzianka, co słychać? Wszystko w porządku, dziękuję. Jeśli ma pan chwilę czasu, chciałbym, żeby pan obejrzał Stellinę. Gdyby mógł pan ją zbadać. Dobrze, co jej się stało? Dziś w nocy miała gorączkę. Źle wygląda. Jest u siebie? Teresa pana zaprowadzi. Dobrze, już idę. Dziękuję bardzo. Dlaczego tak się interesujesz zdrowiem Stelliny? Chyba powinienem. Przecież ona dla nas pracuje. Poza tym, to może być zakaźne. Po prostu jestem ostrożny. To jedyny powód? Chyba tak. Chyba bym nie zniosła, gdyby był jeszcze inny powód, osobisty. To nie jest sprawa osobista. Przysięgnij. Nie będę przysięgać. Jeśli mówię, że tak jest, musisz mi wierzyć. Podoba ci się? Śliczny, jaki malutki. Wiesz, że tatusiowi też się podoba? Ale zapytał mnie, jak się nazywa. Powiedziałam, że jeszcze nie wiem. Niestety nie wiemy, czy to kotek, czy kotka. To jak go nazwiemy? Musimy zaczekać, aż przyjdzie Milena. Ona będzie wiedziała, czy to kotek, czy kotka. Lepiej zapytać. Na razie nazwę go Mruczuś. Połóżmy go tutaj, żeby odpoczął. Chyba jest bardzo śpiący. Zobacz, ma już pierwsze ząbki. Szybko rośnie, bo pije dużo mleczka. I dlatego szybko urośnie na dużego, silnego kota. Już nie będzie marudził jak małe dziecko. Urośnie, będzie taki duży, a potem jeszcze większy, coraz większy. Urośnie jeszcze większy, jak zacznie jeść mięsko. Na razie ma za słabe ząbki, ale niedługo mu urosną. A temu wypadną? Tak, kochanie. To tak jak mi. Tak, tobie też już wypadają. Zobacz, jak słodko śpi. Kto tam? Lekarz chce cię zbadać. Lekarz? Pan Hidalgo prosił mnie, żebym panią zbadał. Ale nic mi nie jest. Prosił, żebym panią zbadał. Daj się zbadać, będziemy spokojni.
Zabierz kotka do kuchni. Poczekaj tam na mnie z Teresą. Chodźmy. Pośpiesz się. Proszę się rozebrać. Nie jestem chora, nic mi nie jest. Muszę panią zbadać. Proszę usiąść. Otworzyć usta? Tętno jest wolne. Miała pani gorączkę? 38,5. Dzisiaj w nocy? Tak. A teraz? Nie mam gorączki. W takim razie to z emocji. Z emocji? Ze zdenerwowania. Nic pani nie jest? Mówiłam, że nie jestem chora. Dlaczego pani stąd nie odejdzie? Co pan ma na myśli? Niech pani nie udaje. Ja o wszystkim wiem. Coś pani poradzę. Niech pani da sobie spokój i odejdzie. Ani mi się śni. Mirella zrobiła dla Gianluca dużo więcej niż pani. On jest jej. Pani im tylko przeszkadza. Przeszkadza? Ja jestem żoną Gianluca. Tylko mnie kochał naprawdę. I do dziś mnie kocha. Jest pani egoistką. Komplikuje mu pani życie. On pani nie pamięta. Nie może mu pani powiedzieć prawdy, bo to mogłoby spowodować szok. Po co więc ta bezsensowna walka? Walczę o to, co jest moje. Mam do tego prawo. Tylko pani pogarsza stan zdrowia Gianluca. Chce pani znać prawdę? Przez te wszystkie problemy jego stan jest coraz gorszy, a nawet poważny. Nie wierzę. Jestem lekarzem. Pan jest po stronie Mirelli, nie wierzę panu. Proszę mi wierzyć, mówię prawdę. Chcę, żeby pani zrozumiała, co może się stać. Niech pani stąd odejdzie, niech pani opuści ten dom. Nie bez mojej córki. Tylko o to pani chodzi? Nie będę z panem dłużej dyskutować. Wiesz, o czym marzę? Chciałabym gdzieś wyjechać. Może byśmy gdzieś wyskoczyli, jak będziesz miał trochę mniej zajęć. Jak chcesz. Może w przyszłą niedzielę? Dobrze, to wspaniale. Jestem taka szczęśliwa. Bardzo się cieszę, naprawdę. Już ją zbadałem. Co jej jest? Nic takiego, to tylko nerwy. Przecież miała gorączkę. To pewnie ten upał. Nawet ja źle znoszę ten klimat. Czuję się przytłoczona, jakby mi brakowało powietrza. To nie jest klimat dla ciebie. W Buenos Aires jest za wysoka wilgotność. Powinnaś mieszkać w łagodniejszym klimacie. Chciałabym, ale... Dlaczego nie pojedziecie do Stanów? Tam byłoby ci lepiej. Gianluca nie chce. Nie o to chodzi. Trzeba to przemyśleć. Nie można podjąć takiej decyzji bez zastanowienia. Teraz muszę wracać do pracy. Wybaczcie. Do zobaczenia. Świetnie to rozegrałeś. Zobaczysz, że go przekonamy. Próbowałem też ze Stelliną, ale to na nic. Jest nieugięta. Wyrzuciła mnie nawet z pokoju. Jest coraz bardziej bezczelna. Wie, że Gianluca ją popiera. Zapłaci mi za to. Będzie cierpiała. Będzie mnie błagać o litość. Widzisz, jak pije mleczko?
Smakuje? Wypił wszystko. Musiał być bardzo głodny. Troszkę zostawił. Szybko urośnie. Zobaczysz, jaki będzie duży. Już się chyba najadł. Już ma pełny brzuszek. Będzie silny. Skończyłeś już? Potem znowu dostanie mleczka. Teraz ma już dosyć. Może go zaniesiesz do pokoju, żeby odpoczął. Weź go delikatnie. O tak. Powoli połóż go do pudełka. Ja zaraz przyjdę. Uważaj. Pudełko jest na tarasie? Tak. Bardzo go kocha. Już niedługo ja się nim będę zajmować. Gdzie to włożyć? Do lodówki? Tak. Co ci powiedział lekarz? Powiedział, że im przeszkadzam, żebym odeszła. Co takiego? Dokładnie tak. Mirella chce, żebym stąd odeszła. Jestem tego pewna. Ale nie uda jej się tak łatwo. Doktor Quiroga mówił właśnie, że to nie jest odpowiedni klimat dla Mirelli. Pamiętam, że w Ameryce czuła się dobrze. Chociaż, szczerze mówiąc, to nie jest najważniejszy powód. A więc dlaczego? Muszę wreszcie znaleźć ostateczne rozwiązanie. Sama Stellina prosiła mnie, żebym nie bawił się jej życiem. Ma rację. Problem polega na tym, że nie potrafisz podjąć decyzji. Nie, ja już się zdecydowałem. Ale widzę ją tu codziennie i to mi utrudnia. Poza tym wolę, żeby pewnych rzeczy nie wiedziała. Może ty ją przekonasz, żeby odeszła. Ona nie odejdzie. Dlaczego nie? Wolałbym w tym nie brać udziału. Nie chcesz mi pomóc? Nie chcę, żebyś był nieszczęśliwy. Nie rozumiesz, że tak będzie lepiej? Gdybyś dopuścił do głosu twoje serce, wszystko byłoby inaczej. Podjąłem już decyzję. Muszę być konsekwentny. Nie mogę już dłużej się męczyć. Wiesz, co zrobię? Chcę zalegalizować mój związek z Mirellą. Wtedy nie będzie już odwrotu. Nie popełniaj głupstwa, bo będziesz żałował. A wtedy będzie już za późno. Właśnie o to mi chodzi. Nie chcę niczego żałować. Nie uda ci się zapomnieć. Zawsze trzeba mieć możliwość odwrotu. Mówisz tak, bo mnie nie rozumiesz. Dopóki będę miał nadzieję na związek ze Stelliną, nie będę potrafił wybrać. Muszę zrobić coś nieodwołalnego, ostatecznego. Chcesz przed nią uciec? Tak, zwariowałeś. Jestem zrozpaczony, a to jeszcze gorzej. Dlatego chcę, żeby Stellina odeszła. Jeśli zostanie, będę cierpiał. Nawet jeśli by odeszła, ty nigdy o niej nie zapomnisz. Zrozum, to nie chodzi o mnie, ale o Mirellę. Jestem jej to winien. Muszę dać jej szczęście. To niemożliwe. Muszę sam się przekonać, że Stellina już dla mnie nie istnieje. Wiesz, że to niemożliwe. Muszę to zrobić. Jest tylko jeden sposób, żeby to zakończyć. Muszę się ożenić z Mirellą i to jak najszybciej. Ani słowa więcej. Już postanowiłem. To jedyne wyjście. Jedyne rozwiązanie. Stellina! Nie spodziewałam się, że przyjdziesz. Właśnie wychodziłam. Myślałam, że śpisz. Nie, wejdź proszę. Dziękuję. Co za niespodzianka. Teresa poszła wcześniej spać, a ja czekałam, aż Maria Rosa zaśnie. Jak tam kotek? Maria Rosa jest szczęśliwa. Ale to jest kotek czy kotka? Chyba kotka, ale nie jestem pewna. Rzeczywiście to kotka, samiczka. Napijesz się kawy? Tak, pozwól, że ja to zrobię.
Co powiedziała tamta jędza? Nawet nie przyszła obejrzeć kotka. Chyba go nie lubi. A Gianluca? On cieszy się ze wszystkiego, co mogłoby zadowolić Maria Rosę. Jest dobrym ojcem. Zawsze taki był. I dobrym mężem. Był taki słodki, czuły, dobry. Bardzo mnie kochał. Bardzo się zmartwił, kiedy się dowiedział, że źle się czułam. Kazał jej wezwać lekarza. Tego potwora? Tak, wiesz co powiedział? Że powinnam odejść. A może Mirella powinna stąd odejść? Gianluca powiedział też, że całą noc myślał o mnie. Ale był z Mirellą? Tak. Musiała to zauważyć. To widać. On za tobą szaleje. Przestań. Ale mnie denerwujesz. Na twoim miejscu. Ja naprawdę nie chcę stwarzać problemów. I dlatego umierasz z zazdrości i żalu. Nie mogę inaczej. Kiedy widzę, jak ją całuję, nie mogę tego znieść. Wyobrażam sobie. Kiedy jestem z dzieckiem, jestem szczęśliwa. Zapominam o wszystkim. Dobrze mi z nią. Ale kiedy widzę ich razem, ona go obejmuje. Nie mogę. Coś się stało? Nic takiego, po prostu myślę. Kiedy nad czymś myślę, chodzę. Każdy ma swoje. Słucham? Mam pewien plan. Ale pani musi mi pomóc. Chcę utrzeć nosa Stellinie. Za dużo sobie pozwala. Ma pani rację. Ona ciągle jest z Marią Rosą. To nie wszystko. Co wieczór do niej przychodzi i czeka, aż zaśnie. Maria Rosa otwiera jej drzwi. Przyłapałam ją. Nie mogłam jej wygonić. Mówiła pani, że trzeba być ostrożnym. Oczywiście. Inaczej Gianluca znowu by jej bronił. Ona musi odejść. To jedyne wyjście. Ale jak to zrobić? Zaraz to wyjaśnię. Słucham. Dzisiaj wieczorem, kiedy zostaniemy sami. To prawda. Chcę się ożenić z Mirellą. Próbowałem przemówić mu do rozsądku, ale to na nic. Zrobi każde głupstwo, żeby tylko rozwiązać problem. Ta dziewczyna się rozchoruje. Załamie się. Widział pan, jak zareagowała, kiedy zobaczyła ich razem. Ona chyba umrze z zazdrości. Ja ją rozumiem. Ja też oczywiście. To jest jej mąż. A ona ciągle go kocha. Jeśli on się ożeni z Mirellą, nie będzie już odwrotu. A myślę, że to zrobi. Gianluca nie kocha Mirelli. Przecież to widać na pierwszy rzut oka. Wiem, ale jest przekonany, że to jedyne wyjście z sytuacji. Rzeczywiście. On wie, że Mirella jest chora. Myśli, że jest umierająca i chce się dla niej poświęcić. Jednak ciągle kocha Stellinę. Dlatego chce się związać z Mirellą, żeby więcej o niej nie myśleć. Może pan mógłby z nim porozmawiać? Już próbowałem, to na nic. On jest już zdecydowany. Jak to możliwe? Wszystko się tak skomplikowało. Dlatego do pani przyszedłem. Z tej sytuacji nie ma już chyba wyjścia. Jeśli zrealizuje swój plan, będzie skończony. Sono sicuro che si rovinerà per sempre.
To wszystko? Tak, nic więcej. Czy to jest jasne? Kiedy zostaniecie sami, ja pójdę do kuchni i powiem Stellinie, żeby podała kawę. I to wszystko. Ale po co to? Już ja się zajmę resztą, zgoda? Oczywiście. Zobacz, jaki śliczny. To okropne. Gdzie spał dzisiaj w nocy? Na starym kocu. Na pewno go nie wzięłaś do pokoju? Nie. Nie kładź go tam. Ten kot jest brudny. Nie może być w domu. Wynieś go. Śmierdzi, aż niedobrze się robi. W całym domu śmierdzi. Na szczęście długo tu nie wytrzyma. Koty lubią się włóczyć. Prędzej czy później zniknie. Tak, to prawda. Tu jesteś. Bawisz się z kotkiem? Chyba musi już iść spać. Powinien odpocząć. Jak już mówiłam, byliśmy na kolacji w restauracji, bardzo eleganckiej, z klasą. Potem poszliśmy tańczyć. To bardzo ekskluzywne miejsce, tylko śmietanka towarzyska. Dobrze się pani bawiła? Było cudownie. Gianluca był taki miły. To był niezapomniany wieczór, po prostu cudowny. Chodźmy na taras. Daj mi kotka. Już ci daję. Świetnie, nie wytrzymała. Wyszła. To dopiero początek. Co ci jest? Nic. Jak nazwiemy kotka? Byłabym zapomniała. Milena powiedziała, że to jest kotka. Miałyśmy rację. Tak się cieszę. Co jej możemy podarować? Może wstążeczkę? Jakiego koloru? Różową. Gdyby się zgubiła, przyniosą ją nam. Będzie miała też numer telefonu. Dobrze, kochanie. Założymy jej wstążeczkę z medalikiem. Poprosimy pana, żeby ci zrobił medalik ze złota. Będziesz piękna. Co ci jest, Stellina? Zamyśliłam się. Już nic. Cieszę się, że tu jestem. Można? Zostaw. Ja podniosę. Zostaw to. Chcę tylko pomóc. Nie musisz. Prosiłem, zostaw.
Dasz mi jednego? Nie powinnaś palić. Masz rację. Pięknie tutaj, prawda? Jasny księżyc, gwiazdy. Jest bardzo romantycznie. Tak. Ty też to czujesz? Oczywiście. Bardzo się zmieniłeś. Myślałam, że już zapomniałeś, co mi obiecywałeś. Nie zapomniałeś? Nie zapomniałem. To dobrze, bo ja jestem ciągle zakochana. Jestem szczęśliwa. Poza tym pomyślałam, że Maria Rosa zawsze była... Pani Mirella kazała podać kawę dla niej i dla pana Gianluca. Są na tarasie. Tylko szybko. Przecież pili kawę. Mirella piła po kolacji, a Gianluca nie pił. Dlaczego? Zaniosłam mu kawę. Kiedy wychodziłam, coś mu upadło. Schyliłam się, wziął mnie za rękę, a potem wstał i wyszedł. Unika mnie. Zaraz przygotuję kawę. Kocham cię. Nie wstydzę się tego. Kocham cię do szaleństwa. Powiedz, że mnie kochasz. Pocałuj mnie. Mirella. Słucham. Podjąłem decyzję. Jaką? Chcesz za mnie wyjść? Naprawdę? I to jak najszybciej. Oczywiście. Jak mogłabym nie chcieć? Jestem taka szczęśliwa. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Ilona Kis. Czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa, un sorriso fra la gente. La mia stella, una carezza sulla pelle. La mia stella.